Mszą świętą w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się obchody jubileuszu 15-lecia szkół katolickich w Świeciu. Dokładnie rzecz biorąc, 15 lat temu powstało liceum, 10 lat później gimnazjum, a od września w placówce pojawią się również najmłodsi uczniowie z pierwszej klasy podstawówki. Po nabożeństwie odbyła się prezentacja publikacji, która jest wspomnieniem tych wszystkich lat. Następnie ksiądz biskup Wiesław Śmigel otworzył wystawę fotograficzną Z przeszłości w przyszłość, która pokazuje dotychczasowe życie szkół katolickich w Świeciu. W Świeciu, jak i w okolicach Świecia, jest wiele szkół o różnych ideach, głoszących różne jakieś swoje poglądy. Akurat wybrałam tą szkołę, ponieważ takie hasła jak honor, ojczyzna, Bóg jest dla mnie jakimś takim, jest dla mnie drogą, tak, do jakiejś takiej świętości w życiu, do jakiegoś takiego mojego zamierzonego celu. I w tym kierunku się posuwam i idę cały czas do przodu właśnie z tymi hasłami u boku. Może zacznę od mojej klasy, to jest chyba najlepsza paczka ludzi, jakich kiedykolwiek poznałam. Praktycznie wiemy o sobie wszystko, że my jak przyjaciele spotykamy się w szkole, jak i poza szkołą na jakichś tam domowych spotkaniach. Nauczyciele. Nauczyciele są wymagający, ale bardzo fajnie uczą, bardzo nowoczesne sposoby nauki, co mi się bardzo podoba, ponieważ poprzez rozmowę, jak i dedukcję, uzyskujemy jakieś informacje, tak? A uczniowie są naprawdę wspaniali. W tej szkole na pierwszym miejscu stoi oczywiście nauka, jak w każdej, ale i hasło, o których mówiłam, tak? Czyli jakaś nadzieja, honor, wiara, miłość. I myślę, że tym się też w życiu trzeba kierować, bo to jest jednak, ta szkoła po prostu uczy życia i to jest najważniejsze. Nie zabrakło też okazji do wspólnych rozmów i zabawy, a więc okolicznościowego pikniku, na który zaproszono również mieszkańców miasta. Jubileusz to znakomita okazja do wspomnień, a zarówno absolwenci, jak i obecni uczniowie katolika podkreślają, że nie żałują wyboru szkoły i mają z nią same dobre wspomnienia. No, wspomnienia zawsze są sympatyczne i serdeczne. Jestem bardzo zadowolony, że mogę ukończyć akurat tą szkołę w tym czasie, kiedy ona się bardzo rozwijała. Teraz widzimy tego owoce, zbieramy i cały czas następuje ten rozwój. Był to dla mnie wyjątkowy czas w rozeznawaniu powołania, w tym, żeby spojrzeć na swoje życie, podjąć tą konkretną decyzję pójścia za Chrystusem w kapłaństwie. Do tego przyczyniali się wychowawcy, nauczyciele, a w szczególności pewnie wtedy obecny ksiądz dyrektor Bogusław Patoleta, który dawał te pierwsze szlify kapłańskie, bardziej w przygotowaniu do kapłaństwa, i swoim świadectwem też świadczył o Chrystusie, jak napisałem w tej publikacji książkowej z okazji tego jubileuszu, małego jubileuszu, ale jubileusz to jest zawsze okazja do wielkich radości. Chociaż mały, ale daje wielkie radości, daje perspektywy na przyszłość, daje nadzieję, że szkolnictwo katolickie w naszej diecezji, tutaj w Świeciu, na krańcu naszej diecezji może się rozwijać i przynosić owoce, i może dawać nam satysfakcję wielkiej radości, że z Chrystusem, za Pan brat z mądrością i wiedzą, która jest bardzo bliska chrześcijaństwu, może wzrastać świętość każdego człowieka. Więc był to dla mnie, jeszcze raz powtarzam, wyjątkowy czas, serdeczny i miły, gdy pomagałem, jak mogłem, na ile byłem w stanie w tym rozwoju tej szkoły, nawet przy zwyczajnych, prostych remontach, ale to zawsze przynosiło nam taką wielką satysfakcję, robiliśmy to z radością i optymizmem. Dlatego dzisiaj życzę uczniom i nauczycielom, żeby całym sercem byli oddani tej szkole i aby uczniowie byli w stanie wzrastać w wiedzy i mądrości i aby ta szkoła rosła w siłę. Może nie z ławy szkolnej, ale bardzo zabawną sytuacją było, kiedy mieliśmy remont szkoły i przygotowaliśmy bibliotekę z książkami w innym miejscu i przewoziliśmy książki taczkami murarskimi, budowniczymi taczkami, przewoziliśmy z jednego miejsca na drugie. I tak przewoziłem sobie ułożyłem tych książek dosyć sporo. I w połowie korytarza niestety te książki spadły. Nie był to objaw lekceważenia tych książek, ale no taka sytuacja się zdarzyła i taka sytuacja miała miejsce. Więc tych sytuacji radości, no w tej chwili ciężko wszystko przywołać, ale to chyba mi tak utkwiło. To było takie radosne, oczywiście, gdy ksiądz dyrektor własną ręką i mocą, a rękę przecież ksiądz Patoleta miał silną, więc gdy uderzał tym młotem i rozdzielał ściany, żeby powiększyć konkretną salę lekcyjną, to było dla mnie też radosne i byłem pewny podziwu, że ksiądz może trzymać młotek w ręce, a też może i też umie.
Więc to było dla mnie takie radosne. Natomiast byli dyrektorzy podkreślają, że początki były trudne, jednak z pomocą wielu życzliwych ludzi udało się sprawić, by szkoły katolickie rozrosły się do dzisiejszych rozmiarów. Szczególnie cieszy ich to, że placówka nadal się rozwija, czego najlepszym dowodem jest z powodzeniem przeprowadzony pierwszy nabór do szkoły podstawowej. Dzisiaj patrząc z perspektywy tych 15 lat, to w zasadzie właściwie należałoby zapomnieć o tych trudnościach, jakie były na początku, ale jak sobie przypominam ten moment, kiedy otrzymałem nominację na dyrektora, to było dnia 1 grudnia 1997 roku, no to stanąłem przed ogromnym zadaniem. Dopiero gdy wszedłem w te struktury organizacyjne, dopiero tak zauważyłem, ile to, może nie tyle przede mną pracy, bo był tutaj bardzo taki już dobrze zorganizowany zespół osób, którzy pracowali wspólnie już w tej chwili ze świętej pamięci Mirosławem Lorchem. Te działania początkowe, więc chwilą, może jeszcze tak wrócę do tego, z chwilą, gdy zostały już szkoła została powołana dekretem, dyrektor został również mianowany, to tak gdyby zaczął się pewien początek działania. I w zasadzie między powołaniem a rozpoczęciem nowego roku to było kilka miesięcy, zadań bardzo dużo. Potrzeba było dobrej organizacji, działań wielokierunkowości i potrzeba było osób, którzy włączą się bardzo tak intensywnie, ale potrzebni byli ludzie profesjonalni, ludzie, którzy pracowali ofiarnie i z takimi ludźmi spotkałem się. Te osoby stworzyły później radę programową. Wymienię te osoby, bo godne są one, aby w takim momencie wymienić te osoby. Pani profesor Maria Pańkowska, pani Lidia Cembor, wizytator, kuratorem oświaty w Bydgoszczy, pani Helena Radka-Fejtko, pedagog szkolny, prawnik, pan Waldemar Fura, kierownik ośrodka oświaty w Świeciu, pan Zenon Semrał, nauczyciel w szkole średniej. Więc przy takim współdziałaniu udało nam się w tak krótkim czasie stworzyć tą bazę dydaktyczną, opracować niezbędne dokumenty szkolne. Jeszcze przypomnę, że ten początek miał miejsce w takim budynku, który jest przy kościele. Był to dom katechetyczny i w zasadzie tą częścią, tą sprawą organizacji bazy dydaktycznej zajął się proboszcz tej parafii. Także odciążyło mnie trochę właściwie z tej części. W tym czasie ksiądz profesor był z ramienia organu prowadzącego, bo tak w zapisie było, że organem prowadzącym była parafia. Później to się zmieniło, więc ksiądz proboszcz wziął na swoje barki organizację czy stworzenie tej bazy materialnej i niezbędnego zaplecza. Dla mnie najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie naboru uczniów do klasy pierwszej, bo przecież szkoła, która została powołana, jeszcze nie rozpoczęła działalności, a zatem nie miała uprawnień szkoły publicznej, co zatem się wiązało. Szkoła nie miała prawa uzyskiwania subwencji oświatowej. Brak pieczęci okrągłych, to również nas, byliśmy po prostu szkołą, gdzie nie mogliśmy wydawać legitymacji uczniom, a więc uczniowie nie mogli korzystać ze zniżek. I z takimi problemami spotykałem się, gdy rodzice przychodzili na rozmowy takie wstępne, a one odbywały się w biurze parafialnym. Więc tak bym określił te pewne działania. Z mojej strony wiarygodność, jaka ona będzie, a ze strony rodziców zaufanie. Jeżeli te dwie cechy dobrze się sprzęgną, to można mówić o powodzeniu. I tak się stało. Po rozmowach kwalifikacyjnych do pierwszej klasy przyjętych zostało 20 uczniów. Rozpoczęli oni naukę. I gdy rozpoczął się rok szkolny, diametralnie zmieniła się hierarchia priorytetów.
wszelkie działania były ukierunkowane w kierunku uzyskania uprawnień szkoły publicznej. Dzięki dobrej pogodzie i wspaniałej atmosferze panującej na pikniku Lubieusz szkół katolickich należał do udanych.